Dzień dobry, to będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania, razem z kaczką w tle, wita cię Alina Kaźmierczak. Dziś chcę powiedzieć o zmęczeniu. Czy też czasami tak masz, że tak właściwie nic ciężkiego nie robisz, a czujesz się zmęczona, zmęczony i przychodzisz do domu i po prostu padasz. Czasami jest to związane z osobami, z którymi współpracujemy, że te osoby, które nawet nic nie robią i nic nie mówią, to one nas tak potrafią zmęczyć sobą, że przychodzimy i padamy po prostu na pysk. A czasami jest tak, że naprawdę się zmęczymy, ciężko pracujemy. Ten dzień jest wypełniony mnóstwem działań. Jesteśmy zmęczeni, ale jednocześnie jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. I co się okazuje? Zmęczona, ale szczęśliwa. Ja tak przynajmniej mam po szkoleniach, czyli kiedy bardzo intensywnie pracuję, kiedy dzielę się wiedzą i to wymaga ode mnie koncentracji, energii, to wychodzę i jestem zmęczona, ale jednocześnie czuję to zadowolenie i szczęście i to mi wynagradza wszystko. Zrobiono badania na temat zmęczenia. Kiedy my się męczymy? Męczymy się przede wszystkim, kiedy jest to wysiłek jakiś fizyczny, ale również męczymy się, kiedy coś nas nudzi. I robiono badania na studentach, kiedy podłączano ich pod elektrody i co się okazywało, że kiedy uczestniczyli w bardzo nudnych wykładach, to byli bardziej zmęczeni, aniżeli uczestniczyli w wykładach, które ich porywają, są fascynujące, ich angażują. Wtedy zmęczenie było większe. I teraz już mamy, słuchajcie, proste wyjaśnienie tego, w jaki sposób my funkcjonujemy. Czyli okazuje się, że na przykład jakaś dziewczyna, powiedzmy, wraca z pracy, pada i już po prostu nie jest w stanie utrzymać oczu. Jej mama czy partner mówi, słuchaj, no to może zjesz obiad. No nie, nie mam siły, muszę się położyć, jestem dzisiaj tak zmęczona, że po prostu jestem skonana. I po czym dzwoni za chwilę telefon, dzwoni koleżanka, czy idą razem na plotki. Ona wstaje, wychodzi, idzie gdzieś tam daleko, uczestniczy w plotkach, w spotkaniu. Jeszcze później idą gdzieś sobie na kawę, jeszcze do klubu i gdzieś tam i wraca o 1 w nocy i już zmęczona nie jest. Masz zatem wytłumaczenie. Bardziej męczysz się, kiedy się nudzisz. Więc życzę ci, żebyś się nie nudziła, nie nudził nigdy, a wtedy nie będziesz zmęczony, zmęczona. Pozdrawiam.